Takiemu to dobrze. Trzeba się księciem urodzić. Dobrze huczy. W zasadzie wiesz, my nie musimy nigdzie jechać. Nie, nie. Bezpiecznie mamy, jak będziemy stać w jednym miejscu. Tak, tak. Jak przejdzie burza, to... A, rzućmy okiem na ten. Na mapę, gdzie tu się zatrzymać. No, znajdziemy jakąś miejscówkę. No. Bo niech przejdzie spokojnie. To co, może idziemy na niego? Co powiesz ciekawego? Wsłuchuję się w tą burzę, która tutaj się zbliża do nas, wiesz? Do nas? A spójrz tam. A ono tak całe, już rano, tak huci, huci. Aj, Jezu. No, fajne. Fajna chmura, tam daleko. Boisz się? Z tobą? Jak ja ci powiem, że ja się boję? No nie, no wiesz. No. Boże, nie napawają takim dużym optymizmem. No. No raczej nie. Miejscóweczka. O, tu w tych zakamarkach chowają się rybki. I zobaczcie, ile to już woda zabrała. Tam, gdzie te drzewa, od brzegu do tych drzew, to był ląd. A teraz rzeka podbiera, podbiera, podbiera. A tam, kochani, łódki łapie. Idę, zobaczę. Co już ma? Ta burza to chyba... Nie powiedziała jeszcze koniec. No to wygląda. Będziemy tu stali, czy przejedziemy jakąś inną miejscówkę? Wiem, no. Fajne, no. Co to było? Obiad? Przedobiad? Podwieczorek. Podwieczorek. Zakończył się, proszę bardzo.
idzie potężna burza. Poskładaliśmy wszystko i musimy gdzieś się zacumować w bezpiecznym miejscu. Bo tutaj na otwartej przestrzeni to nie wiem, czy nas nie wymiecie. Wiesz? Kochaniutki, spadamy tak, stąd. Kochaniutka, uciekamy gdzieś. No. Bo to jedzie paskudna burza. Zobacz, jaka cisza, jaka parnota się teraz zrobiła. Dobra. Strasznie to wygląda. Ja zawracam i... Zawracaj. No, widzę, że na aparacie to ładnie wygląda, ale w rzeczywistości jest bardzo straszna chmura. Tam już się błyska i mruczy. Jedziemy w jakieś bezpieczne miejsce, może gdzieś niedaleko CPN będzie, to może tam się schowamy, co? Do CPN-u to tutaj jeszcze... Jesteśmy na Zatopiu! Takim... O kurczę! Jesteśmy całkiem, całkiem. Chodzi o to, żeby nie być na otwartej przestrzeni. No i też nie być pod drzewami. I pod drzewami, żeby nie być. Blisko wody. Jak to się mówi, uciec, nie uciekniemy. Nie uciekniemy, o, błyska się nawet tam. Widać takie smugi deszczu. Że kochani, to jest ta uroda kamperowania. Tak, wszystkie pory roku. Nie wiecie, wyjeżdżacie na wiosnę i macie wszystkie Zobacz, pory roku. Wiatr się zmaga. Zobacz, no. Widzisz? Spadamy spod tych drzew, ja zamykam okienko, bo niestety już mi wieje. Wow, jak się błyska. Jak miga. Tam tak migało. Ale zaczyna... Uj! Grat! Żmija podło. Patrz, teraz dopiero zaczyna wiać. Ale siwo tam się robi. Grat! Ale kamera... Może coś popuściłaś, no. Kamera od razu na dół. Słuchajcie, wjeżdżamy i tak deszcz przestaje padać. Ja mówię, no jesteśmy w epicentrum, a tu... Tylko nie pod tym dużym drzewem. Nie. Na rynku staniemy? Nie wiem, co. Gwiazda. Raczej tak, bo tutaj są takie drzewa, wiesz, to... No, mówię, że od was dosłownie kilka metrów drzewo nad nami, nie wtedy słuch. No. A może gdzieś tu staniemy, przyczajemy się na chwilę. Wybieram dalej od słupów, no, ale tak. Bezpiecznie, żeby... No. No nic, musimy tu troszeczkę przeczekać. Kochani, na razie tutaj sobie przykucniemy. Przykucniemy, bo jest niebezpiecznie. Piorun w ciebie pizdnął chyba, kochaniutka, wszystko ci wyszło na wierzch. Wszystko wyszło na wierzch. Pokaż. Tam wszystko jest suche po tym piorunie? Nie, mokre. Będzie od razu. No wiesz, ja się nie śmieję się, bo to nie o to chodzi. Znamane, ja sam to dygnąłem. Wiesz, patrz, teraz ten. Nie, taki odruch jest. Jak nie jest taki... błyśnie, to ja albo się chowam, albo dyk. Już nie tak grzma, tylko błyska. Kochani... Ona nie dzisiaj... odchodzi. Tak, mamy dzisiaj taki dzień miejscówkę, dzisiaj mamy zaję fajną. To jest tak, stanęliśmy sobie... Dalej, tam jest jeden słup, który dalej mamy z tyłu, mamy drugi słup, a my stanęliśmy po środku. Ale pomiędzy budynkami. No tak, to staramy się. Malutkie drzewa są. O, nawet listki się teraz nie ruszają. O, spokojnie. Staramy się, żeby być w bezpiecznym miejscu. Chcielibyśmy jak najwięcej jeszcze zwiedzić. Poza tym to chyba nie jest miło czuć, jak cię piorun strzeli. Także to najlepiej respektem podejść do tego. Poczekamy. Ale jest nagrane, jak strzelił, jak przejeżdżaliśmy. Tak.
Jakby nie patrzeć, to jest jedno pewne, że nawet jakbyśmy stąd już nie ruszyli, to najwyżej będziemy mieli nocek na chodniku. Kochaniutka, będziemy spać. Albo pojedziemy gdzieś pod most. Pod mostem, tak, no. Będzie najbezpieczniej. Tak, pod mostem i ty mi powiesz rachunek z pod mostu, jaki jest, kochana, dziękuję. No, ale jest bezpiecznie. No bezpiecznie. Mówiłam, jedźmy pod most gdzie, od razu. Jak się idzie do, pod most, do tych dziewczyn jest bezpiecznie? No czemu? No na razie burza przechodzi. Pytając się ciebie, że ty masz mokro, to chyba skądś wiedziałem, że się może zrobić mokro. Pogoda. Co? To jest urok kamperowania. Ale za to zobaczcie, jakie mamy zbliżenia. Jesteśmy blisko siebie. No. Deszczyk pada, piorun bije. Już niech nie bije. Już niech nie bije. No nie, czekajmy dalej, kochani, na razie się rozłączymy, bo kochaniutka mnie tutaj coś mnie posmyrała, także może coś będzie z tego, coś się tak może... też masz kolanutkie nóżki. Kochane. Kolanko. Brałyby mogę się, patrzymać za kolanko? Nie tylko jak kolanko. Idę na ryby, to ciebie trzymam za kolanko. Tak, i wtedy wyciągasz węgorza. No dobra. Patrz, może i przejdzie pomału. Na razie nie szukajmy miejscówki, na razie siedźmy tutaj. Nie, no tak, siedzimy. No. Ewentualnie ja w tym diable sprawdzę, co ja, no, gdzie ta burza... Okay, jakoś gdzieś tutaj coś, jakoś nie słyszę. Gdzie ta burza jest? Internet. No zobacz. Na razie nie zabrali, na razie jest. Oj! No, ładnie się błyska. Zobaczymy burze, gdzie są. Burze. Burze, gdzie są? No u nas! Na ciebie pytają? Nie, ja mówię, gdzie są burze. A jest mapa burzowa Polski. Wow, kochany! To my jesteśmy w centrum. Tu taki cały pas idzie. To jak się zapowiada, że co, będziemy do rana tu stali? No. Ciekawe, czy mamy jakiś sąsiadów w miarę. Pani zasłoniła okno, żeby jej zaglądać i ja tam wcale nie. Nie, tak nie zaglądamy. Dobra. Widzisz? Czerwono. A, poczekaj chwilkę. Daj telefonik. Daj, nie odmawiam. Kochani, zobaczcie, to wszystko za nami lata, te burze, kochani. Oni za nami ganiają. Znaczy one, burze to są... One. A no tak, to są kobiety. Wszystko się wyjaśniło. No dobra. Teraz szukam miejscówki niedaleko jakiejś. A nie, tu możemy spać. Jaki problem? No, to nie ma problemu. No. Nie. Jedynie to, że... To co? Robimy, idziemy kolację. Cisza nocna, 22, bo tak jak jesteśmy nad wodą gdzieś, to cisza nocna, godzina 5-6 rano. No tak, o 2 się wstaje na rybki. Tak. Dobra, dzisiaj po burzy ktoś powinno tam tego, ale zobacz, przed burzą nic nie brało dzisiaj. I to było ciekawe, no. Bo zawsze biorą, no. A konie się wściekają przed burzą. No nic. Ale to nic, niech sobie pływają, będą. Dobra, większy. Kochani, na razie nie wiemy, co się dalej będzie dalej działo. Na wszelki wypadek całusy wam dzisiaj, bo może jak już miejscówkę jaką znajdziemy, to już nie będziemy z tego wszystkiego się łączyć i nagrywać i tak dalej. Tylko może przejdziemy do konkretów. Mhm. Także miłego wieczoru wam życzymy, jak najlepszych warunków pogodowych, jak najmniej anomalii, bo tak naprawdę jest. Można się pośmiać, jak jest po wszystkim, ale włosy dęba stają. Mi czapka spadała. Mi też stawały dęba. Myśmy jechali, ta otwarta przestrzeń, tu chmury, tu piorun. Tych gałęzi nie nagrałam, bo akurat... No. Przypomniało mi się ten dach. Tu daszek otwarty, tu gałęzie łamią się, drzewa spadają. Ty mijasz te gałęzie, ja tu przechodzę do tyłu. Także no, skończyło się na razie, wszystko jest ok. Kochani, zobaczycie cały filmik, a my całusy, ściskamy was. No i co? I polecamy wam podróże kamperowe. Tak. Nie martwcie się, te burze nie są na okrągło, my nie mieszkamy gdzieś w Amazonii. Nie. Także nie są tak czasami coś tam gdzieś. Uważać trzeba przy burzach. No jest normalne. Więc całusy i na razie bajo. Bajo.
Mm-hmm.